Kilka godzin głębokiego, uspokajającego snu było dokładnie tym, czego mi było trzeba. Zacząłem na nowo chłodno i logicznie patrzeć na sytuację. To był piąty dzień, odkąd pojawiły się pierwsze oznaki epidemii. Trzeci, odkąd zaczęliśmy się chować w naszym kościele. Zachowując racjowanie żywności, mogliśmy siedzieć tu zamknięci jeszcze przez tydzień. Zdałem też sobie sprawę, że wczoraj, zajęty potrzebującymi i zmęczony, nie znalazłem dużo czasu na modlitwę. Poważny błąd. Trzeba było koniecznie podziękować Bogu, że tak długo żyjemy. Na modlitwie skończył się dobry, poranny nastrój. Postanowiłem zajrzeć do zakrystii i sprawdzić, jak się mają chorzy. Gdy tylko otworzyłem drzwi, doznałem ciężkiego szoku. Pan Paweł, wczoraj jeszcze poważnie chory, teraz wyżerał wnętrzności drugiej rannej. Okropny smród krwi, leżące wszędzie kawałki mięsa i puste spojrzenie ożywionego nauczyciela sprawiło, że zwymiotowałem po pierwszym spojrzeniu na scenę. Nie do końca wiem, co się stało potem. Udało mi się zapamiętać, że pan Piotr rzucił się na mnie, po czym padło kilka strzałów. Następne, co zarejestrowałem, to że leżałem na ławce, dochodząc do siebie. Kilku wiernych sprzątało okropny bałagan, matki próbowały uciszyć przestraszone dzieci, a Dacjusz wymyślał Ewie od najgorszych za to, że nie opiekowała się chorymi i do tego doszło. Gdy oprzytomniałem, stwierdziłem, że muszę koniecznie zażyć świeżego powietrza. Wychodząc, nie mogłem nie zauważyć dziwnych wzroków wiernych. Po drodze na zewnątrz dowiedziałem się też od mężczyzny pilnującego wejścia, że Dawid zaczął niedawno warty na wieży kościelnej. W ogóle kościół zmienił się przez noc nie do poznania. Przy każdym wejściu stało po dwóch uzbrojonych strażników, sprawiając, że wyglądał on bardziej jak forteca niż świątynia. Gdy wyszedłem w mroki wczesnego poranka, pogoda była deszczowa. Zauważyłem, że pod płotem leżało kilka zwłok, zapewne ożywieńców. Wtedy dotarło do mnie, że rzeczywiście prowadzimy bezpardonową walkę o przetrwanie z żywymi trupami. Walkę, w której nie było miejsca na religię i ciepłe słowa. Dlaczego się w tamtej chwili nie poddałem i nie załamałem? Nie wiem. Jakiś głosik z tyłu głowy podpowiadał mi ciągle, że ci ludzie mnie potrzebują i samo to uczucie popychało mnie do przodu. Zrobiłem dwie kawy i udałem się na wieżę. Siedział tam Dawid z karabinem snajperskim w ręku. Przywitaliśmy się i porozmawialiśmy chwilę o chłodzie tego poranka. Zauważyłeś? Zapytał nagle. Bitwa się skończyła. Nie słychać już strzałów. Rzeczywiście, wokół panowała grobowa cisza. W centrum wciąż paliło się kilka budynków, ale wydawało się, że ożywieni wygrali tę bitwę. Nagle dostrzegliśmy kilka postaci biegnących ulicą. Byli z pewnością żywi. Zaraz za nimi sunęło kilkunastu ożywionych. Dawid od razu przystawił karabin do ramienia i zastrzelił pierwszego żywego trupa. Musiałem przyznać, że robił to z niespotykaną pasją i niezwykłą precyzją. Było w tym coś złego. Obserwowałem scenę przez wojskową lornetkę, którą Dawid miał przy sobie. Uciekinierzy byli zdezorientowani, przez co pościg zbliżał się do nich. Szybko, daj mi karabin, krzyknąłem nagle. Dawid był niezwykle zdziwiony tą prośbą, więc po prostu wyrwałem mu broń z rąk. Uderzyłem z całej siły kolbą w dzwon, zwracając uwagę uciekających. Oddałem przyjacielowi karabin i kazałem osłaniać tamtych. Biegłem następnie na dół, otworzyłem furtkę i wpuściłem ich do środka. Zdziwiłem się, gdyż jedną z nich znałem. Była to Falais, dziewczyna, której pomogłem kilka dni temu. Pozostała dwójka to ubrana na czarno Galadriela, nigdy nie posługiwała się swoim prawdziwym imieniem, i ich wysoki i dobrze zbudowany kolega, Bartek. Dowiedziałem się, że bronili się w domu Falais przez dwa dni, po czym potwory zmusiły ich do nocnej ucieczki. Możliwe, że nie przeżyliby tego dnia, gdybyśmy ich nie zauważyli. Dzień upływał spokojnie. Z telewizji dowiedziałem się, że resztki wojska z naszego miasta zostały ewakuowane oraz że epidemia powoli rozprzestrzenia się na cały kraj. Ponadto pojawiły się jej ogniska w zachodniej Europie i tam też rozpoczyna się walka. Nie oglądałem zbyt długo, gdyż było sporo do zrobienia.
Ewa poprosiła o pozwolenie na spalenie wszystkich zwłok. Udzieliłem je, gdyż zdawałem sobie sprawę z chorób, które mogły się dzięki ich obecności rozprzestrzenić. Pozwoliłem użyć do tego celu benzyny z zapasowego kanistra w ciężarówce. Byle oszczędnie. Nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna do, na przykład, ucieczki. Podczas usuwania zwłok ja zająłem się spisem ocalałych. Mieliśmy w sumie 64 osoby, 30 mężczyzn i 34 kobiety. Panią Kleopatrę, która jest w ciąży, policzyłem jako jedną. W tym 8 dzieci, 3 kilkuletnich i 5 nastolatków, 3 wegetarianów, 10 z jakimiś uczuleniami, 3 na tyle starych, by mieć problemy z poruszaniem się i 1 cierpiącego na klaustrofobię. No i były 2 psy. Dacjusz narzekał na nie jak tylko mógł, ale prawdą było, że podnosiły one morale i to bardzo. Wczesnym popołudniem zgasł prąd. Nagłe zaciemnienie wywołało wręcz panikę. Niektórzy schowali się w swoich ławkach, inni rzucili do wyjścia. Zagrodziłem im drogę, co na szczęście ich powstrzymało. Rzekłem, że kościół jest jedynym bezpiecznym miejscem, że tam nie czeka na nich nic poza hordami nieumarłych. Większość się trochę uspokoiła. Jednak pan Marek, chudy mężczyzna w okularach, nie chciał się dać przekonać. W swej wściekłości przyparł mnie do ściany. Dawid od razu wycelował do niego z karabinu, ale kazałem mu opuścić broń. Jeśli wybiegniesz na oślep, nawet Bóg cię nie uchroni przed tymi bestiami, rzekłem. Gdzie był ten twój Bóg, gdy to wszystko się zaczęło? Zezłościł się Marek. Gdzie był Bóg, gdy moja żona pożarła na moich oczach nasze kochane dzieci? A teraz chcesz, żebym siedział w świątyni tego złośliwego skurwiela? Rozumiem twoją frustrację, odpowiedziałem. Wszyscy tutaj cierpimy z powodu epidemii. Nie chcę się zapuszczać w dyskusję, czy wywołał ją Bóg, człowiek czy wirus. Ale Bóg nas na pewno ochrania, inaczej byśmy już nie żyli. Nie psujmy jego planów, rzucając się bezmyślnie pod zęby nieumarłych. Więc lepiej czekać na śmierć tutaj? Chronią nas grube ściany i potężne wrota. Jeśli miłość Pana ci nie wystarczy, to na pewno ci uświadomi, w jak bezpiecznym miejscu się znalazłeś. Nie wiem, jak długo musimy czekać na ratunek, ale lepiej to robić w miejscu bezpiecznym. A ten kościół przez ostatnią dobę zmienił się w prawdziwą fortecę. Tą wypowiedzią udało mi się go i zgromadzonych słuchaczy udobruchać. Tylko jak długo będziemy musieli tu jeszcze koczować? Tydzień? Miesiąc? Rok? Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle pojawi się jakaś pomoc. Zaczęło do mnie docierać, że siedzimy tutaj i po prostu czekanie nie zda egzaminu. Musimy się jakoś urządzić, nie licząc na pomoc z zewnątrz. Tego popołudnia ksiądz Dacjusz poczuł się w obowiązku odprawić niedzielną mszę. Zdziwiło mnie niezmiernie, jak ten stary nieudacznik potrafił pięknie przemówić. Z jego mowy, jego ruchów bił taki wielki spokój, że udzielił się każdemu obecnemu na sali, nawet mnie. Dzisiejszego wieczoru położyliśmy się spać uspokojeni, ale wiedziałem, że to nie będzie trwać wiecznie. Niewygoda i brak zajęcia potęgowały rosnącą frustrację wśród wiernych i samo uspokajanie ich, że jakoś to będzie, wkrótce przestanie działać. Bo nie będzie jakoś, jeśli będziemy, pozwolę sobie zacytować pana Marka, czekać tutaj na śmierć.